Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Wracamy do Tech Newsów. To jest czwarty odcinek. Trochę opuściłem tą serię, ale obiecuję, że teraz będziemy do tego częściej wracać. Muszę znaleźć czas na tą serię. Ona jest... Pytaliście bardzo dużo osób o nią pytało, więc wracamy. A powód ku temu jest całkiem fajny. Głównie chodzi o Note 5 i S6 Edge Plusa. Na tablety.pl wczoraj się pojawiło. I to Dawid zapewne z Adamem wyszukali. Więc tutaj dla nich gratki. Chodzi o to, że jest szansa na to, że w Note 5 i S6 właśnie Edge Plus pojawi się microSD. To jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę no to, jak wygląda to w S6 zwykłej S6 Edge. No brakuje tego slotu, niestety. To jest taki minus, który można było się na siłę doszukiwać. Ja jednak mimo wszystko optuję za tym, żeby karty microSD były jak najszerzej w telefonach. No, biorąc pod uwagę, że nie musimy wtedy kupować tej 64-gigabajtowej wersji, a dobrze wiem, że przy 32-gigabajtowej nie zawsze jest tak różowo, że tej pamięci starcza, więc tutaj jak najbardziej na plus. Pozostała specyfikacja, no to chyba dość znana, tutaj możecie sobie to zresztą przeczytać. Tutaj nie powinno się jakoś specjalnie nic zmienić. Ja tylko zastanawiam się odnośnie pamięci RAM, jeżeli chodzi o to urządzenie. No bo dlaczego? No bo Samsung jest też producentem przecież kości, tak? Więc dlaczego nie miałby do swojego nowego modelu Extra serii 5 Note'a wrzucić 4 GB, skoro na przykład Asus Zenfone już posiada 4 GB i wcale jakoś źle mu to nie wychodziło, że miał te 4 GB. W sensie takim, że Android jednak, no im więcej RAMu, to lepiej. Więc kwestia wygląda w ten sposób, że tutaj bardzo bym się cieszył, żeby właśnie te 4 GB się pojawiły i to było bardzo fajne. News oczywiście z tablety.pl, tak jak mówiłem, i informacje macie, jeżeli chcecie link, no to jest w opisie. Druga sprawa to w ogóle wyciekły zdjęcia, jeżeli to są prawdziwe zdjęcia na Mobile Fan, tutaj macie stronkę oczywiście. Odnośnie S6 Edge Plusa i Galaxy Note 5 właśnie. No dobra, jeżeli chodzi o S6 Edge Plusa, no cóż, można powiedzieć. Wygląda bardzo podobnie. Nie widzę jakichś tam mega dużych zmian tutaj w tym porównaniu. No oczywiście jest większe urządzenie i tyle. Ale jeżeli chodzi o Note 5, dostaliśmy taką wersję zdjęcia akurat różową. Ale co nie zmienia faktu, dalej są białe, ale w tym pierwszym zdjęciu, które jest w najlepszej jakości, jest różowe. I co tak naprawdę się zmieniło? Zmieniło się to, że inaczej wygląda ten front, no bo jednak jakbyście sobie spojrzeli na swojego Note, jeżeli macie, albo na zdjęcia, zresztą może gdzieś tutaj wrzucę, no to po drugiej stronie mamy teraz czujniki, więc układ się trochę zmienił, kamera jest trochę bardziej na środku, a nie tak zupełnie po prawej stronie. I to tyle, jeżeli chodzi o te zmiany frontowe. No i przycisk nie jest już taki podłużny, tylko jest taki bardziej S6-owaty, żebym to powiedział. No w ogóle, dlaczego mnie to nie dziwi, że to zdjęcie jest zrobione iPhone'em, jeżeli chodzi o te zdjęcia, które wyciekły. A wiecie, to o to chodzi właśnie w tym. Te zdjęcia robione iPhone'em, one zawsze są robione iPhone'em, jeżeli chodzi o te zdjęcia, które wyciekają innych produktów, bo one są później takiej kiepskiej jakości. To o to chodzi. No dobra, żartowałem. No dobra, no tutaj jakiejś wielkiej rewelacji nie ma, tak dalej. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to zdjęcie, które tutaj mamy, tu ktoś mocno bawił się Photoshopem i nie wiem, czy mu do końca to wyszło. Może chodziło o ten slot właśnie na microSD, ale na tym zdjęciu na dole tutaj możecie zauważyć, że ten dół, rzeczywiście w tym miejscu mamy wejście na słuchawki, tutaj mamy dokładnie wejście na rysik, którego chyba w środku nawet nie ma, z tego co widać, ale mamy te takie, no tutaj, przejścia, które mówią o tym, że wygląda to tak jak w S6, więc tyle. No tutaj Android oczywiście w wersji 5.1.1 podejrzewam i tyle. Tu mamy folie jakieś naklejone. No przód wygląda bardzo podobnie, jeżeli chodzi o sam front, szkło, więc nie widzę jakichś większych różnic tutaj oprócz tego zmiany układu. I tutaj mamy oczywiście tą ramkę, która no, wygląda jak w S6. No dajcie znać, co wy myślicie o tym. Macie linki, możecie sobie zerknąć na pełnej jakości zdjęcia. Myślę, że to jest przydatne. No i oby tak to wyglądało. Jeżeli Note 5 będzie wyglądał tak jak tutaj, będzie wyglądał tak jak S6 i nawet będzie miał zamkniętą obudowę. Note 5, przepraszam, kurczę, wybiegam trochę chyba do przodu. Note 5 będzie wyglądał jak S6, będzie miał zamkniętą obudowę, ale będzie miał slot na microSD,
To jest szał ciał, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało, bo rzeczywiście urodzie nie można odmówić, jest szóstki, ale w przypadku większego Note'a myślę, że te proporcje się jeszcze fajniej rozłożą. A wydajcie znać, co myślicie odnośnie tego wyglądu tych urządzeń, niekoniecznie odnośnie tego zdjęcia iPhone'a. Ale dajcie znać, czekam na wasze informacje, no i zapraszam do komentarzy. Cześć!